Dzień dobry, że z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Shadow the Hedgehog. Tak, jest w następnym tygodniu, więc w tym tygodniu pojawią się dwa filmy z Shadowa. I dziś robimy tak jakby kolejny sezon nowy. No więc tak, była synchronizacja, więc dziś zaczynamy Slightly Hero. Story Mode. Wiecie, nie mam nic do kontynuowania. Library to jak no. Zrobiliśmy Pure Hero. Teraz zaczynamy Slightly Hero. I od razu przypominam, jeżeli cutscenka się powtarza, którą tłumaczyłem wcześniej, ja już jej nie tłumaczę. Więc takie małe wytłumaczenie, żeby nie było później do mnie pretensji, że ja czegoś tutaj, że ja coś tutaj brzydko robię. No to. No jedymy. No, nadal te castingi będą pokazywane, ale no po prostu no. Nie będą one tłumaczone. No i git. Maria! Who am I? And why can't I remember anything? And who is this Maria? Who are you, and how do you know I'm Shadow? And what are you talking about? Just what was that all about? If he says he knows the truth about who I am, then like it or not, I have to believe him. The only way I'm gonna get the secrets to my past is to get those Chaos Emeralds. No dobra. Pokazuję te castingi tak by the way tylko po to, żeby ci, co nie oglądali poprzedniej historii, żeby wiedzieli nadal o co chodzi. Chociaż tak nalegam, żebyście jednak patrzyli na te poprzednie odcinki, żeby ci, którzy nie rozumieją języka angielskiego, żeby ogarniać, co tu się dzieje, bo jeżeli jakaś castinga się ponawia, ja jej nie tłumaczę znowu. Po prostu wystarczy, że oglądaliście poprzedni odcinek i będziecie wiedzieli, o co w tej kartce chodzi. Więc po prostu nie będę marnował mojego czasu tak troszeczkę. Ogólnie to ten pierwszy odcinek będzie bardzo podobny do Slightly Hero. Tylko będzie bardzo podobny do Hero. Więc po prostu, w sumie to jak oglądaliście Hero, to możecie ją, jak oglądaliście Pure Hero, to możecie ten odcinek ominąć, a jeśli nie oglądaliście, to to możecie se oglądać dalej. No ja tu nic nowego nie powiem zbytnio, Shadow się. Shadow niby wędruje na odpowiedzi do swojej przeszłości. Nikt po drodze z jego znajomych nie mówi mu o tym, co on robi w przeszłości, chociaż z drugiej strony to on nie... bo to jest taka trochę obrona, że dlaczego... bo wiele ludzi
mówi, ty, chyba ja też nawet o tym wspomniałem w Let's Playu, ale trochę nad tym pomyślałem, że... No, czemu jego przyjaciele nie mówią mu nic o tym, o jego przeszłości? Zauważmy tak naprawdę, że oni nadal sądzą, że to jest Shadow z Sonic Heroes, który już tak właściwie większość swojej pamięci odzyskał i ogarnia, kto jest kto i tak dalej. Nie trzeba mu mówić znowu tej samej rzeczy, którą wcześniej mu mówiono. Bo on nic nawet nie mówi o tym, że ma amnezję. Chciałbym tylko tak zauważyć, no. Rozmyślałem nad tym i po prostu tak na to wpadłem, że... Ale halo, no właśnie przecież on nic nawet nie mówi, że ma amnezję. Dobry. Zaraz, a... Ha, ja niszczę przecież Black Arms, nie. Gun. Tutaj mi się pomyliło. Tak troszeczkę, przez chwilę. No więc mówię, no ten odcinek będzie bardzo podobny do Pure Hero, ponieważ no idziemy tą drogą tam, gdzie jest Sonic, tylko że na wprost. Więc do Circus Park będzie podobnie, ale w Circus Park już będzie zupełnie inaczej, gdyż tam, moi drodzy, będziemy robić misję normalną, która jest o niebo lepsza niż misja dobra. Trust me. Dammit. Dobra. Nie, ale mi się nie udało ogarnąć tego. Nie świecę w postaci. Już się nawet z tym poddałem, bo mi się już po prostu nie opłaca, skoro jeden z tych filmów. Jedną z tych. Już sezonów, tak to nazwę. Robiłem tak, a nie inaczej. No i po prostu, no tak. Po prostu nie opłaca mi się już teraz. No i dodatkowo też. No. Nic mi nie mogę dodać. Tak chciałem też powiedzieć dla tych, co. Bo ostatnio na przykład Jacek, JB Super, gość, który robił banner, whatever. Nazwajcie go jak chcecie, byleby nie obraźliwie. Sprzeczał się ze mną, że nie da się uruchomić Shadowa w 1080p natywnym. Bo się nie da. Otóż dla tych, co tak myślą, Shadow the Hedgehog i Sonic Heroes działają na silniku zwanym RenderWeb. Jakby ktoś nie wiedział, jakie to są silniki, to patrzcie nie dalej niż po prostu GTA 3 i gry na tym samym silniku, czyli Vice City, Liberty City chyba i San Andreas. Jeżeli dobrze pamiętam, to te Vice City Stories i Liberty City Stories chyba też na RenderWare działają, ale nie, głowy sobie nie dam uciąć. Black aliens have hit 6 major cities around the world, and every city is reporting significant damage and casualties. Among them, Westopolis has received the heaviest casualties due to its weakened defense system. Downtown Westopolis has been almost completely destroyed. Unconfirmed sources have also reported seeing a black hedgehog in Westopolis. Shadow? Deploy the troops now, and if you find Shadow with the black aliens, then kill them all. But sir, isn't Shadow on our side? I gave you an order, soldier. He's evil and he's the enemy. You can't fool me, Shadow. This time, you're mine. Now that was sweet, Shadow. Yeah, well, I'm not here to save you. Thought you might say something like that. How about a little friendly competition? Don't waste my time.
We found the third Chaos Emerald in this city. Our mission here is done. Now get going. Guess that means welcome to the next level. Let's go! Get back here. No dobra, i teraz Little Highway i wracając. No i po prostu ten silnik jest cholernie przyzwyczajony do customowych rozdzielczości. Na przykład, no patrzcie, no chociażby na moje Sonic Heroes. Na serio, wmodowanie tam dowolnej rozdzielczości to jest po prostu łatwizna. Znaczy, trzeba się trochę znać na edytowaniu heksu, ale to jest proste. Nawet nie trzeba się aż tak bardzo znać, wystarczy jakiś tutorial na internecie znaleźć i jest easy, albo no, łatwo się po prostu domyśleć, jak działa to mniej więcej. Ja troszeczkę wam ułatwiłem i zrobiłem to wszystko sam. It's okay. Żeby wam to dać, więc... I to też nie było jakieś trudne. Chociaż przyznam, że do 4K musiałem zrobić... własne musiałem przeliczenia zrobić na hex. O, jesteśmy w miejscu, gdzie nie powinniśmy... To znaczy, powinniśmy być, ale... Po prostu wcześniej mi się nie udało tam być. Ups. Więc przynajmniej sobie pozbieram troszeczkę pistoletów. Bo one są epickie. Nie! Ale trochę go uszkodziliśmy jeszcze bardziej, więc jest okej. Serio, chociaż zadanie tego nie wymaga, to rozwalam ich, żeby zrobić to więcej amunicji. Więc to mówię, wszystkie gry chodzące na renderware bardzo dobrze chodzą w customowych rozdzielczościach, czyli między innymi Rayman Revolution na przykład. No właśnie, Sonic Heroes, Shadow the Hedgehog, GTA samo w sobie. No i to chyba tyle. Na PS2 mało było tych gierek takich Zenderu. To znaczy, to był bardzo popularny silnik, ale... Aha, jeszcze Agent Hugo. Też działa na renderware. Więc jest bardzo łatwo go modować rozdzielczo. Na przykład misja Hawaii na PC-ta, to już akurat mówię o PC-cie, po prostu można sobie w kilku konfiguracyjnym zmienić rozdzielczość, się od razu adaptuje. Gorzej już z widescreenem jest. Bo widescreen, no już tutaj musi być troszeczkę modowana kamera i tak dalej. Więc to jest troszeczkę trudniejsze, ale nadal jest możliwe do wykonania. Tu chyba w Hero go rozwaliłem, co nie? Tak mi się też wydawało. I to? Teraz go rozwalę. No i git. Yes, we did it! Nice. Bardzo szybko to idzie. Już 15 minut. Nice. No to, tylko chyba to jest takie długie przez cutscenki. I won't allow them to do what they want to anymore. Hero mission completed. No, no i teraz Circus Park, w którym będę przechodził normalną misję, a nie Hero. Hand over that Chaos Emerald, or else. So, think you have a chance against me, do you? Look, I don't take orders, especially from you. But I'm not here to fight you either. I'm collecting the emeralds to find my own answers, so why don't you just back off? You still don't know your place, do you? Black Bull, I summon you. Behold, the wrath of Black Arms.
Woohoo! Now we're talking. Bring it on. Come, Black Bolt. Make it. Burn this entire city and its inhabitants to ash. Hey, check you out, good guy. Let's have some fun. Nie tu. Tylko tu do tyłu, bo tutaj są bronie. Którym jest dużo łatwiej grać. W bossach, nie no serio, bo bossowie to jest jakiś żart z brońmi. Z broniami, z brońmi, whatever. Jest his weak point, tak. Bardzo duży zasób energii chaosa, chaosa, whatever. Znaczy w sumie, że nie mogę nazwać tego chaosem, bo energia chaosu to powinna być. O, chaos energy. Okej, okay, teraz powinien być idealnie na chaos control. Nie. Coś! Co mówię? Co ja zrobiłem właściwie? Nice. That was easy. Tego nie zrobiłem, to jeszcze był input z, przed tą cutscenką. Out of my way, alien monster. Dobra, żółty szmaragd. Zdobyty. Minuta 19. Czy mi się przypadkiem go nie udało pokonać mniej niż minutę w Hero? Nie pamiętam już nawet. Mr. President, we've received a report from the Central Information Agency. Our ground troops have successfully pushed back the black aliens from Westopolis. We've also managed to suppress enemy forces in 5 other cities. There's also reports that the CIA's mainframe has been compromised. We're investigating the incidents now. It is a strong possibility that this was also committed by the black aliens. Tell the commanding generals that the United Federation will never surrender to terrorists. Yes, Mr. President. This planet was once saved from tyranny and annihilation by you two heroes. Now mankind must protect this peace at all costs. We must stand united to defend our world against these invaders. Where's that damn fourth Chaos Emerald? Isn't that Tails? Look at that! It's Eggman's theme park! He made it out of the rings he's taken from around the world. I've got to get those rings back. A Chaos Emerald. This is just too easy. Guess it's my lucky day. Jak swoją drogą, to chciałbym kiedyś zobaczyć, mam nadzieję, że Sega to zrobi, w sensie wyda Shadow the Hedgehog i Sonic Heroes jako PS2 Classics, bo wtedy na 100% zrobię z tego, a nie z PS2. Znaczy fajnie by też było, jakby dali tam widescreen, bo nie jestem do końca pewien, jak to działa z tymi PS2 Classics, czy oni tam po prostu dają niezmienione gry, czy na przykład dają takie opcje jak widescreen dodatkowo, tak w sensie lekko to zmieniając, bo wiem, że te trofea całe dodają, ale czy coś poza tym? Nie jestem do końca pewien, ale fajnie by było, no na pewno bym grał dużo, kupiłbym i grałbym. No więc, jak mówiłem, przechodzimy historię normal tutaj, więc po prostu jedna nasza misja to jest do końca poziomu dotrzeć.
I od razu mówię, nie możemy zdobyć tych 400 pierścieni, bo inaczej, czy tam 300, chyba 300 to było. 300 pierścieni, bo inaczej automatycznie nam się zaliczy zadanie Tailsa, czego byśmy nie chcieli. Bardzo. Dobra, no, posiedzimy tutaj sobie z Mike'em Pollockiem, świetnym doktorem Eggmanem. Jest, według mnie jest lepszy niż ten wcześniejszy, Dan Bristow bodajże się nazywał. Niestety już nie żyje. Był dobry, ale no nie, według mnie no Mike Pollock wciąż, jego nikt nie przebije. Udało się. Zbieram troszeczkę tych pierścieni, tak przyznam, ale myślę sobie, że to jest tylko po to czasami, żeby szybciej się poruszać, jak na przykład no tu. Jak widzicie, no czanki zdecydowanie się szybciej ładują i uwierzcie mi, może nie wygląda, ale jest duża poprawa czasami w performance'u. Dużo bardziej wygląda performance, że jest lepszy, jakbyście grali w... Spyro Enter the Dragonfly. To jest po prostu niebo a ziemia, tylko... Właśnie chciałbym Enter the Dragonfly nagrać z dysku, ale no... Problem jest w tym, że jakieś 2 minuty tam podziała na tym dysku i później się gra zacina. Co nie jest dobra rzeczą, od razu mówię. No po prostu crashuje się. Sprawdzałem wszystkie te listy kompatybilności, jakie zostały opublikowane i każda twierdzi, przypominam, twierdzi, że Enter the Dragonfly ma działać niby. Okej. No ja ufam, ale no. Czy jakoś to dobrze? Ktoś zweryfikował? Nie jestem pewien. Bo wielu ludziom nie działa właśnie. No to... Chaos Control! O! Udało się! Fiu! Nie! Dlaczego? Dlaczego? Nie! How? How is that even possible? Nie rozumiem tego nawet. Aha. No dobra, rozumiem. Nie rozumiem. To powinno mnie nie upuszczać, what the? Okej, okay, więc to chyba nie działa wszędzie. W sumie, z drugiej strony, to zabronienie mi Chaos Control to chyba nie mogło mi coś dać do myślenia. Z drugiej strony. Yeah. Jestem osobą myślącą. What the? Just what the hell is talking about? Dobra, więc mamy ten cholerny czwarty szmarak chaosu. No i teraz przechodzimy... No dalej po prostu. Slightly Hero. Prawdopodobnie nie przejdę już następnego poziomu. Więc po prostu zobaczycie cutscenkę, a nie następny poziom. Aren't you done yet? At this rate, the entire day will be wasted. Yeah, whole day wasted. Hey, back off. Data retrieval isn't exactly my specialty. Let me do it then. Stop bugging him, Tommy! I need to! An assassin? Well, well, if it isn't Shadow, your timing is impeccable. You know that Eggman fella pretty well, don't ya? Well, we need your help to hack into his computer. Don't ask why, and we don't have any more time to waste. Well, what a coincidence.
I'd like to know what the good old doctor's up to as well. This may be the big case! Espio, we're counting on you! Roger that. No więc to by było na tyle w tym odcinku i to była jedna kasynka, jaką będę musiał tłumaczyć dzisiaj. W następnym odcinku zobaczymy poziom Mad Matrix, a jak na razie dzięki wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało. Na razie i cześć, pa pa! Control!